Dzień dobry, Izabela Kramarz. Witam i zapraszam na nasz serwis. A w nim problemy ze śniegiem na boisku, cięcia lasów w rejonie Chrzanowa idą zgodnie z planem i niepokoją mieszkańców. Ponadto o wyprawach rowerowych, tych w mrozie i upale. Zaczynamy! m2 to powierzchnia boiska na miejskim stadionie w Chrzanowie, która wymaga odśnieżenia. Pracownicy Miejskiego Centrum Sportu robią co mogą, ale aura nie odpuszcza i można mieć wrażenie, że to syzyfowa praca. Tymczasem kluby i szkółki piłkarskie mają problem z treningami w tym miejscu. Cieszymy się bardzo, że powstał nowy stadion. Miejskie Centrum Sportu zarządza tutaj tym obiektem. Cieszymy się, że mamy możliwość korzystania w końcu w mieście powiatowym. Jest boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią sztuczną. No, natomiast teraz w okresie zimowym, jeżeli aura nie sprzyja i popada troszkę więcej śniegu, no to robi się troszeczkę problemu dla grup treningowych, ponieważ no, nie nadążane jest jakby z odśnieżeniem. Drugi raz w tym sezonie mamy taką sytuację. Robimy co możemy my na tą chwilę, czyli tym sprzętem i tymi ludźmi, którymi ja dysponuję i tymi warunkami finansowymi próbujemy to jakoś uratować. Oczywiście mam świadomość, no bo do mnie też te sygnały docierają od trenerów, rodziców, że ta jakość tego nie jest do końca tak, jakby się oczekiwano. No tak jak mówię, natomiast my robimy to, co możemy. Robicie to, co możecie, czyli co? Odśnieżacie, łopatujecie? Dokładnie tak, odśnieżamy, jakby ludzie są przekierowywani z krytych pływalni jakby na obieg na kątach. No na tą chwilę udało nam się odśnieżyć połowę boiska po tych kolejnych opadach. Może się okazać, że jeżeli dalej będą opady, to już jutro nawet ci, którzy mieliby trenować po południu, będą mieć problem znowu. Łącznie z tymi, którzy dzisiaj będą mieli, bo podejrzewam, że jakość odśnieżenia, czyli ta warstewka, która zostaje, nie jest satysfakcjonująca. Oczekiwanie jest takie, żeby ta murawa była zielona. Rozumiem to, natomiast na tą chwilę nie jesteśmy w stanie przy tym śniegu zrobić to w takim wykonaniu. Czy to nie było do przewidzenia przed sezonem, kiedy... Tutaj deklarowały szkoły, że chcą korzystać z tego boiska całorocznego. Zgadza się, było do przewidzenia, natomiast mamy dwie kwestie. Po pierwsze, wykonawca zaznaczył w umowie gwarancyjnej, która opiewa na kolejne 60 miesięcy, czyli 5 lat, zakaz odśnieżania mechanicznego. Niemniej jednak po rozmowach między wykonawcą, a podwykonawcą dokładnie obiektu na kątach, czyli infrastruktury tej piłkarskiej, inne obiekty również w takim sposób się posiłkują, że odśnieżają mechanicznie, czyli zakupują specjalistyczny sprzęt. Na tą chwilę braku w funduszach naszych, no i gminy Chrzanów na ten specjalistyczny sprzęt, więc radzimy sobie tak, jak radzimy teraz, czyli najczęściej ręcznie. Też rozumiemy, że jest gwarancja, że są pewne wytyczne, jeżeli chodzi o odśnieżanie tego boiska. Zdajemy sobie też sprawę, że jest to pierwszy rok funkcjonowania tego boiska, więc jakby każdy tutaj zarządca się uczy i na pewno wyciągają wnioski. Tutaj też gmina na czele z burmistrzem też wyciągną na pewno wnioski i będą dążyli do tego, żeby poprawić jak najlepiej te warunki w zimie. Natomiast jest to problematyczne, jeżeli chodzi właśnie o grupy młodzieżowe, z tego względu, że nie do końca czasami wiemy, czy możemy przeprowadzić ten trening, czy nie możemy tego przeprowadzić treningu. Czy te treningi są odwoływane, albo ewentualnie jak nasypie więcej śniegu, no to gdzieś są w tych zaspach i no to są jednak dzieciaki. Jak są grupy starsze, to uważam, że gdzieś tam jeszcze jest to do przeżycia, bo powiedzmy są to stare konie, ale przy dzieciakach no to już jest też bezpieczeństwo przede wszystkim na pierwszym miejscu. Przede wszystkim powinno być na pierwszym miejscu to bezpieczeństwo dla dzieciaków. Sporo takich sytuacji było, że mieliście już problem z tym, żeby tutaj wejść, albo musieliście sobie sami troszeczkę pomóc odśnieżyć, żeby się dało trenować. Wszyscy podchodzimy do tego też jakby tak z wyrozumieniem. Jeżeli chodzi o zeszły rok, czyli ta jesień, też pomagaliśmy, przyszliśmy z opłatami, rodzice czy dzieciaki w formie zabawy odśnieżaliśmy i wtedy powiedzmy był troszkę mniejszy problem. Teraz jednak ta wiosna tak początek roku pokazuje, że troszeczkę więcej tego śniegu spada. Ta aura jest mniej sprzyjająca, jeżeli chodzi właśnie nawet dla tych pracujących osób, bo jest to taka syzyfowa praca, bo troszeczkę odśnieżą i zaraz znowu sypnie. No odśnieżanie łopatami, no to w parę osób, no to jest przy powierzchni, nie wiem, 6000 metrów jest ciężkie. Więc my też to rozumiemy, natomiast wierzymy w to, że będą zapewnione wszystkie środki, że będą wyciągnięte wnioski do tego,
aby ten ośrodek, ten, powiedzmy boisko powiatowe, żeby mogło to funkcjonować niezależnie od pogody. Jest szansa, że to się zmieni w przyszłym sezonie po tych doświadczeniach? Mam nadzieję, że pan burmistrz znajdzie środki na to dla naszej jednostki. Co teraz? Czy proponujecie ewentualnie jakieś alternatywne rozwiązania tym, którzy na tym obiekcie byli? Czy oni szukają? To już każdy we własnym zakresie. No wiem, że skorzystali z obiektu naszego na krytej pływalni i tam robią zastępcze zajęcia, ewentualnie jakieś zajęcia teoretycznie planują zrobić. Natomiast no, my robimy wszystko, żeby jak najszybciej dostosować ten obiekt do ich wymagań. Wycinka lasów w rejonie gminy Chrzanów nadal niepokoi mieszkańców. Nasz widz zwrócił uwagę na mocne cięcia drzew w rejonie osiedla Kościelec w kierunku Źrebiec oraz w okolicach Piły Kościeleckiej. Przy wycince zostały także zniszczone drogi leśne w tym rejonie oraz drogi rowerowe. Czy naprawdę tak to musi wyglądać? Pyta w mailu do nas. Nadleśnictwo odpowiada, że wszystko wykonane jest zgodnie z planem i są to cięcia pielęgnacyjne. Temat dotyczy roku 2023. Wycinka była prowadzona w dwóch lokalizacjach. Jedna to była rębnia trzecia w nomenklaturze naszej leśnej, czyli uprzątnięcie starodrzewiu już na powierzchni wcześniej obsadzonej. 15 lat temu zostały wykonane tam gniazda, na których obecnie rośnie już 15-letni dąb. I powierzchnia pomiędzy tymi gniazdami została usunięta i będzie tam posadzona sosna i modrzew. Natomiast druga lokalizacja to nie jest żadne usunięcie powierzchni czy też drzewostanu do zera, tylko jest to trzebież, czyli cięcia pielęgnacyjne. Drzewostan zostaje na miejscu, zostaje przerzedzony, co dobrze wpływa na jego kondycję zdrowotną, no i później oczywiście na wzrost. Spacerowicze odczuwają, że nagle tych drzew jest jak dla nich tak wzrokowo zdecydowanie mniej. Czy w tamtym rejonie jeszcze planujecie Państwo jakieś wycinki, czy to już było wszystko i już mogą teraz iść spokojnie i nie bać się, że znowu coś zniknie? Oczywiście w sąsiedztwie nie, bo po sąsiedzku na razie nie będzie cięć, natomiast jeśli chodzi o cały kompleks, to jak najbardziej oczywiście tak, plan urządzenia lasu, na którym pracuje Nadleśnictwo Chrzanów, który jest zatwierdzony przez ministra środowiska, przewiduje jeszcze cięcia w tamtym terenie, natomiast na pewno nie obok tego, co już zostało wycięte. Natomiast co do dróg ewentualnie uszkodzonych, bo mieliśmy już zgłoszone interwencje, to my te drogi oczywiście wszystkie ścieżki zostaną one naprawione, natomiast w chwili obecnej, ponieważ te wszystkie cięcia odbywały się w jesieni, która była w tym roku no, troszeczkę, że tak powiem, bardziej może wilgotna niż poprzednie, sprzęt, który jeździ w lesie, jest on no, dość ciężki, w związku z tym tą te ścieżki uszkadza, natomiast wykonawca, który wykonywał usługi leśne, on je naprawi i w ramach, że tak powiem, obecnie obowiązującej umowy, którą mieliśmy z nim, on w ramach gwarancji to, że tak powiem, musi zrobić. Jak warunki pogodowe dokładnie pozwolą na to, czyli zejdzie śnieg, nie będzie już mrozu, woda troszeczkę, że tak powiem, wyparuje, to jak najbardziej zostanie to naprawione tak, żeby można było po tym spacerować i jeździć. Czy to będzie wysypane jakimś kruszywem, bo zdarza się, że Państwo taką technikę stosujecie, czy po prostu będzie ziemia wyrównana? W przypadku uszkodzenia ewentualnego dróg leśnych, czyli tych, które są wysypane kruszywem, oczywiście przywrócone one zostaną do stanu pierwotnego, ale z tego co wiem, to akurat takich sytuacji tam nie ma. Natomiast w przypadku tam takich szlaków, które są szlakami tylko i wyłącznie gruntowymi, które gdzieś tam przebiegają przez las, one zostaną wyrównane i przywrócone do stanu pierwotnego, tak jak było poprzednio. Niestety jak co roku w zimie powraca problem smogu i zanieczyszczonego powietrza. W gminie Chrzanów wskaźniki też w ostatnich tygodniach nie były najlepsze. Nadal działa tu 1300 pieców starej generacji, ale coraz więcej osób korzysta z dotacji na wymianę źródła ogrzewania. Można ją otrzymać m.in. składając stosowny wniosek w chrzanowskim magistracie. Z samych pieców pozaklasowych według danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest 1300. Ta liczba od jakiegoś czasu widzimy, że się nie zmienia, co jest niepokojące, ponieważ każdy właściciel, zarządca nieruchomości zobowiązany był zgłosić źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności, natomiast również jest zobowiązany do tego, aby zaktualizować te dane w przypadku zmiany źródła ogrzewania. I obawy mam, że
tego właściciele czy zarządcy nie realizują, bo to też do nas też wnioski nie wpływają o to, żeby te dane zamieścić w centralnej bazie emisyjności budynków. Więc zachęcam Państwa, żeby w przypadku zmiany sposobu ogrzewania tą deklarację złożyć do nas o zmianie sposobu, bądź zrobić to osobiście, bezpośrednio na stronie. Do kiedy jeszcze można będzie w takich piecach palić? Do końca kwietnia tego roku niestety można używać piecy pozaklasowych. Piecy klasy trzeciej i czwartej do końca 2026 roku. Natomiast piece klasy piątej można używać, dokąd piec będzie działał. Czyli w dalszym ciągu można wymienić, czy prosić Państwa, że zgłosić się z wnioskiem o dotację na piec węglowy, ale właśnie ten wyższej klasy? Nie. Gminy nie mogą dofinansować wymiany pieców węglowych na węglowe. Czyli na jaką pomoc tutaj wsparcie możemy liczyć? Piec gazowy? Piec gazowy, podłączenie do sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, piece elektryczne. Na to można się zwracać do nas. W gminie Chrzanów od kilku lat niezmiennie dużą popularnością cieszą się nasze ekodotacje. Można zwrócić się w przypadku likwidacji pieca na inne źródło ogrzewania o taką dotację. Jest to kwota maksymalnie 6 tysięcy złotych, 30% inwestycji, jednak nie więcej niż 6 tysięcy. Natomiast jeżeli zakładamy jakieś źródło OZE, i nie zlikwidujemy pieca w tym momencie, jest to kwota 30%, nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Czyli może być taka sytuacja, że zostawiamy sobie piec węglowy, a mamy gazowy, czy nie? Ale nie można w tym przypadku liczyć na dotację z gminy. Co trzeba zrobić, żeby taką dotację od Państwa dostać? Pobrać ze strony internetowej wniosek, bądź zwrócić się do nas, do urzędu po taki wniosek i złożyć stosowne dokumenty. Czy to jest tak, że najpierw wymieniamy piec, później przychodzimy do Państwa? Nie. Jeżeli chodzi o dotacje z gminy, o ekodotacje, najpierw musimy zawrzeć umowę. Na realizację umowy mamy 4 miesiące, jeżeli ona jest zawarta do końca lipca. Już od sierpnia ten okres się skraca, ponieważ rozliczyć się musimy do końca listopada. Oprócz tego, że można przyjść tutaj do gminy i od niej uzyskać dotacje, ekodotacje, to w gminie są również konsultanci, którzy poradzą, z jakich innych źródeł można uzyskać dofinansowanie właśnie do wymiany choćby pieców czy zainwestowania w pompy ciepła. W gminie Chrzanów działa punkt programu Czyste Powietrze. Ekodoradcy pomagają przy złożeniu wniosku, przy rozliczeniu tego wniosku. Cieszy się to też dużą bardzo popularnością. W tamtym roku tych wniosków za pośrednictwem naszego punktu było złożonych około 300. W całej gminie od samego istnienia programu 811 wniosków zostało podpisanych umów. Więc jak widzimy, coraz większa świadomość naszego społeczeństwa jest o tym, że piec musimy zlikwidować. Ta świadomość tego jest coraz większa i coraz więcej ludzi zwraca się o dofinansowanie, czy to z Czystego Powietrza, czy z naszych właśnie ekodotacji. Średnio ile osób może liczyć na dofinansowanie od gminy w ciągu roku? W tamtym roku podpisaliśmy 145 umów, w tym 78 to było związanych z likwidacją pieca. Od stycznia Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie przejmuje od gmin członkowskich kontrolę umów i rachunków na wywóz ścieków od gospodarstw niepodłączonych do kanalizacji. To teraz Związek Międzygminny będzie pobierał takie informacje, występował do mieszkańców, aby mieszkaniec przekazał informacje o tym, jaki posiada zbiornik bezodpływowy, czy jaką posiada przydomową oczyszczalnię, ale również, aby przedstawiał informacje zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mówi o tym, że każda taka nieruchomość musi mieć podpisaną stałą umowę na wywóz tych nieczystości ciekłych, jak również dokumenty potwierdzające wywóz odpowiedniej ilości tych nieczystości ciekłych, czyli popularnie zwanych ścieków za dany okres czasu. My jeszcze jesteśmy na etapie przygotowywania takiego wewnętrznego prawa miejscowego w zakresie ustalenia częstotliwości, minimalnej częstotliwości wywożenia tych nieczystości, ponieważ w różnych gminach w regulaminach utrzymania czystości i porządku były różne, a my to musimy ustalić jednakowe przepisy dla wszystkich trzech gmin, więc jesteśmy na etapie przygotowywania takiego rozwiązania, ale myślę, że w styczniu już będziemy mogli to na naszym zgromadzeniu takie prawo miejscowe ustalić. Planujemy, aby w jak najszerszym zakresie
taką informację przekazać mieszkańcom. Na stronie internetowej informacja na Facebooku, ale również przygotowujemy taki stosowny komunikat do mieszkańców, który chciałbym, aby był przekazany również za pośrednictwem urzędów miast i sołtysów i przewodniczących rad osiedla. Czy macie Państwo już jakieś szacunki, jak dużo jest tych gospodarstw, które właśnie w ten sposób odprowadzają ścieki, że korzystają z oczyszczalni tudzież szamp? Na dzień 30 czerwca ubiegłego roku wodociągi przygotowały taką informację, ile nieruchomości jest podłączonych do sieci wodociągowej, a ile do kanalizacyjnej. Jakby odejmując jedno od drugiego, wyszło, że około 9,5 tysiąca nieruchomości na terenie naszych trzech gmin to są nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, a w związku z tym posiadają albo przydomową oczyszczalnię, albo zbiornik bezodpływowy zwany szambem. Czy są przewidziane jakieś kary dla tych, którzy nie odprowadzają tych ścieków tam, gdzie powinni, czyli właśnie z tych szamp nie są one odpompowywane, czy nie trafiają do oczyszczalni? To nie chodzi o to, żeby od razu karać mieszkańców czy właścicieli nieruchomości. W pierwszej kolejności chcemy uświadomić, czy mają odpowiednie urządzenia, czy to ten zbiornik bezodpływowy, czy przydomową oczyszczalnię, czy mają umowę zgodnie z ustawą, czy mają rachunki. W dalszej kolejności, jeżeli by nie chcieli współpracować w tym zakresie, to w tym momencie możemy mówić o karaniu. Z tym, że karanie, skoro my nie mamy straży miejskiej, no to może karać policja, może nadać mandat, może kierować sprawę do sądu. My jako związek i tak również gminy, nie mamy uprawnienia do tego, żeby bezpośrednio karać, czyli żeby pieniądze z tego tytułu wpływały na konto związku czy którejkolwiek gminy. Takie kary możemy nadawać jedynie na firmy asenizacyjne, jeżeli by nie realizowały zadań zgodnie z przepisami prawa. Natomiast mieszkańcy, jeżeli by mieli być karani, no to przez policję w formie mandatu albo przez sąd w formie odpowiedniej tam grzywny nakładanej. Za nami Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku, wprowadzony blisko 20 lat temu przez brytyjskiego psychologa Cliffa Arnalla. Czy napotkani przez nas chrzanowianie widzieli ten dzień w czarno-białych barwach? Zapytaliśmy o to w naszej sądzie. Najbardziej depresyjny dzień w roku jest on dzisiaj. Czy uważa pan, że to prawda, czy niekoniecznie? Nie wiem, czy to prawda, ale generalnie moja depresja już ma depresję, więc może być. Nie wierzę w gusła. Okay. Żadne takie. A jeśli nawet depresyjny dzień, to może się wkraść ze względu na złą pogodę i tak dalej? Złą pogodę, jak ktoś jest meteopatą, to tak, ale normalnie nie. Czyli nie wierzy pan raczej w takie dni? W żadne takie. Czyli dużo uśmiechu? Dużo uśmiechu, jak najbardziej. Blue Monday? Nie wiem. Najbardziej depresyjny dzień w roku. Myśli pani, że to prawda, czy niekoniecznie? Nie musi być koniecznie, bo depresję można, ja uważam, że można mieć w różnym czasie, nie tylko w ten jeden dzień. Czy jest taki właśnie dzień dla pani? Nie narzekam. Czyli uważa pani, że to mit? Tak, oczywiście. No nie wiem, to pewnie zależy, no jak dla kogo. Dla mnie akurat dzisiaj jest dzień dobry. Załatwiłam już parę spraw, więc myślę, że się dobrze zaczął i że się dobrze skończy. Czyli dla pani raczej ten dzień jest po prostu fajnym dniem? No oczywiście. Nie mam zastrzeżeń. Czy uważa pani, że to jest prawda, czy niekoniecznie? A dlaczego? No, pogoda jest jaka jest. Ja wiem, mam wolne, nie idę do pracy. A dla pani jaki jest ten dzień dzisiaj? Jest normalny. Czyli raczej to nieprawda? Nie. Depresja, proszę pana, to chyba wynika z jednego, z niepowodzenia albo coś w tym stylu, bo to innego wyjścia ja nie widzę. Nie sądzę, żeby to była pogoda. Pogoda gdzieś może bardziej sprawia, że ta depresja się pogłębia. Ale jak ktoś ma depresję, to ma depresję. Pani jak podchodzi do życia? Jak sobie radzić z takimi dniami, no, gdzie nie ma słońca już od dłuższego czasu, a jednak wypadałoby, żeby ten uśmiech na twarzy się pojawił? Spaceruję sobie, proszę pana, spotkam znajomych, porozmawiam, przychodzę do domu, puszczam telewizor, krzyżówki, obiad, odpoczywam. Czyli trzeba sobie znaleźć po prostu jakieś zajęcie na ten czas. Oczywiście, nie zamartwiacie, co to da. Nic nie zmienimy, nawet gdybyśmy chcieli, nie zmienimy nic. No niestety, taka jest prawda. Czyli dużo uśmiechu i szukać zajęć po prostu. Szukać sobie zajęć, obtaczać się ludźmi, którzy myślą pozytywnie
No i po prostu spotykać się, rozmawiać, a jak jest czas, odpocząć sobie. Wszystko się nakłada, i problemy, i pogoda. Teraz można powiedzieć, zgonić na wszystko. Ale w pani przypadku, jeżeli ktoś ma wolno, to nic, tylko się cieszyć z uśmiechem przez Chrzanów iść. Oczywiście. Zima wielu zniechęca do aktywności fizycznej na powietrzu. Są jednak tacy, którym nie przeszkadza śnieg czy też tęgi mróz. Chrzanowianin Marek Daca przez cały rok jeździ na rowerze. Dwa kółka wykorzystuje także jako środek transportu do pracy. Trzeba znaleźć odpowiedni dla siebie rodzaj ruchu i potem to już czysta przyjemność, mówi. Zaczynałem jeździć od takich pór wiosenno-letnich, jesiennych, natomiast jeżeli zacząłem już jeździć dosyć sporo na rowerze, w którymś momencie okazało się, że jednak ta pora zimowa gdzieś tam wymaga u mnie jakiejś aktywności fizycznej, nie tylko jakiejś aktywności w hali typu siłownia i tak dalej, tylko też ciągnęło mnie na zewnątrz. A że miałem ubrania, ciuchy do jazdy na rowerze, więc jakby zacząłem jeździć też w zimie, niezależnie od pogody, od temperatury. Jeżdżasz rowerem do pracy i powiedzmy sobie, nie masz do pracy 10 minut. No nie, około godziny, 20 km w zimie, jazda na rowerze górskim, w śniegu, trochę zajmuje czasu. Jeździłem też do Katowic na rowerze, ale w tym okresie takim jesienno-zimowym już przestawałem jeździć, bo po prostu za długo by mi to spędzało czasu, no i nie ogarnąłbym tego wszystkiego fizycznie. Ostatnio wrzucałeś zdjęcia, jazda na rowerze przy minus 20 stopniach, no. To już takie ekstremum. Uwieczniłem minus 21, chyba 4, natomiast tam spadła jeszcze temperatura minus 22,5. Ogólnie jest to rekord mój osobisty gdzieś tam takich wypraw zimowych na rowerze, nie tylko do pracy, ale w ogóle jakieś tam aktywności rowerowe zimowe. Jak się jedzie przy takiej temperaturze? Da się w ogóle poruszać, nie zamazać ten rower? Nie, ogólnie nie ma, dla mnie nie ma różnicy, czy jadę przy minus 10, czy jadę przy minus 20. Po prostu jest to kwestia ubrania i ubieram się tak samo do temperatury minus 10, tak samo do temperatury minus 20, więc jest okej. Nie jest to niebezpieczne, bo niektórzy mówią, że tutaj jakby największym wyzwaniem jest to, że jest po prostu ślisko, te koła się ślizgają. Przy tej temperaturze minus 20 już jakby śnieg nie sypie, nie ma wilgoci, wilgoć jakby się gdzieś tam odłożyła na gruncie, jest wszystko odgarnięte ogólnie przez piaskarki, przez pługi, więc jeżdżę asfaltami, bo nie wybieram się do lasów, więc jest okej. Gorzej jest na przykład przy takiej temperaturze około 0 stopni, minus 5, jak sypie śnieg, to wtedy faktycznie jest ślisko. Oczywiście przy minus 20 też ten lód gdzieś tam zalega, więc trzeba uważać, no i jechać ostrożnie. Zawsze byłeś tak aktywny, czy to w pewnym momencie jak się zacznie, to później już to człowieka wciąga? Zawsze coś robiłem, natomiast faktem jest, że w którymś momencie grając w kosza wysiadły mi kolana i postanowiłem się zrobić coś innego na tej zasadzie, no i kumpel z pracy w Katowicach wtedy namówił mnie na starty w maratonach górskich rowerowych. Tam zacząłem jeździć, natomiast w międzyczasie pojawiła się tutaj opcja zapisania się do Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów. Tutaj z chłopakami zacząłem jeździć, no i w trakcie okazało się, że trening taki tygodniowy, rowerowy robi się na szosie, a potem startuje się już na rowerze górskim gdzieś tam w weekendy, więc postanowiłem spróbować na rowerze szosowym. No, bardzo mi się to spodobało i w ogóle wciągnęło mnie do tak, że tak naprawdę teraz jeżdżę tylko na góralu w zimie, a przez cały rok no ten taki wiosenno-letnio-jesienny na szosie. Jak się przygotować, jeżeli ktoś chciałby pójść twoim śladem i tutaj w zimie aktywnie się ruszać, na przykład na rowerze, bo niektórzy twierdzą, że bieganie nie jest dla każdego, choćby ze względu na przykład masę na początek. Najważniejsze w zimie oczywiście trzeba mieć odpowiednie ubranie. Buty, rękawiczki, no ciuchy jakieś wiatroodporne, no po prostu, żeby było ciepło. Dla mnie największe problemy były stopy zawsze i dłonie. Od jakiegoś czasu, od paru lat jeżdżę z wkładkami elektrycznymi. Natomiast w tym roku, w związku z tym, że osiągnąłem 50 lat, postanowiłem zainwestować jakby w ręce i kupiłem sobie rękawiczki elektryczne podgrzewane i po prostu jest no mega kosmos, różnica bardzo duża. Czy rower jakoś specjalnie też trzeba przygotować? Nie wiem, jakieś masz specjalnie zimowe opony? Nie, jeżdżę na tych samych, jeżeli jeżdżę na góralu, no to jeżdżę na oponach no, górskich, chociaż nie
nie są tak, powiedzmy, ekstremalne jak na jakieś tam zawody. Jest taki bieżnik, taki bardziej asfaltowo-szutrowy, ale widzę różnicę. Jak jeździłem na takim bieżniku typowo wyścigowym, no to one lepiej trzymały drogi. Ten troszkę gorzej, no, trzeba po prostu utrzymać równowagę, trzeba zwracać szczególną uwagę właśnie, żeby się nie wywrócić gdzieś tam na asfalcie. Lepiej jest na jakichś takich szutrach, gdzie więcej zalega śniegu, bo wtedy jest miękko po prostu, jak się człowiek wywróci. Jedni walczą z mrozem i śniegiem, a inni z upałami. Łączy ich środek transportu, a jest nim rower. Chrzanowianin Kamil Knapczyk wyruszył w kolejną rowerową podróż. Tym razem obrany przez niego kierunek to Ameryka Centralna. Przejedzie tam przez 8 krajów, z Meksyku do Panamy. Na dwóch kółkach pokonał już USA wszerz, Saharę jadąc z Maroka do Sierra Leone oraz znaczną część Europy i Ameryki Południowej. Kamil Knapczyk, bo o nim mowa, ciągle głodny nowych wyzwań, wyruszył w kolejną podróż. Tym razem chrzanowianin chce przejechać na rowerze całą Amerykę Centralną. Jak sam przyznaje, nie będzie to łatwe zadanie. Przede mną ambitny plan, pokonać całą Centralną Amerykę, 8 państw z Meksyku do Panamy. Chrzanowianin chce pokonać 8 krajów. Wyruszył z Meksyku i pojedzie przez Belize, Gwatemalę, Salwador, Honduras, Nikaraguę, Kostarykę, a swoje wyzwanie zakończy w Panamie. Całą przygodę Kamil opisuje w swoich social mediach, na Facebooku i Instagramie. Niemal codziennie pojawiają się tam posty związane z jego podróżą. Jeżeli ktoś chciałby śledzić moją wyprawę, to polecam Instagram. Tam wystarczy pisać Kamil Knapczyk i niemalże na żywo możecie ze mną brać udział w tej podróży. Wszystko zaczęło się od lotu do meksykańskiego Cancun, aby następnie wsiąść na rower i ruszyć do hotelu. Jednak na lotnisku podczas skręcania pojazdu okazało się, że pudło zostało zgniecione podczas transportu i jak opisuje Kamil, musiał dojechać do hotelu z tańczącym tylnym kołem. Następnego dnia udało się je naprawić w pobliskim warsztacie i wyruszył w drogę. Na rowerze przejechał już ponad 700 km, a przed nim jeszcze co najmniej 3 razy tyle. Na trasie jak dotąd towarzyszyło mu mnóstwo pięknych widoków, gęste lasy, małe wioski z domkami pokrytymi liśćmi palmowymi, lokalne sklepiki prowadzone przez tamtejszych mieszkańców, drzewa uginające się pod ciężarem owoców egzotycznych oraz długie, dzikie drogi. Nocuje w nieoczywistych miejscach, między innymi w jednej z meksykańskich wiosek spał pod gołym niebem na boisku sportowym. Dotarł też do raju, gdzie doświadczył kąpieli w lagunie 7 kolorów Bacalar. Jak sam przyznaje, nie dotarli tam jeszcze wczasowicze i właśnie to miejsce zrobiło na nim ogromne wrażenie. Podobnie jak Chichen Itza, czyli prekolumbijskie miasto założone przez Majów z piramidą Kukulkana wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie brakuje też przeszkód, bo jednak cały czas trzeba pedałować. Większość drogi w upałach sięgających nawet 45 stopni, czy to po asfalcie, czy nie, i mieć przysłowiowe oczy dookoła głowy. Przed Kamilem Knapczykiem jeszcze długa droga, z pewnością pełna przygód i ciekawych doświadczeń. Trzymamy więc kciuki, aby bezpiecznie dojechał do celu. No i z tak pięknego, malowniczego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich widzów Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej, a także członków Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie za mnie kciuki. I 22 stycznia swoje święto obchodzą wszystkie babcie i dziadkowie. Z tej okazji zapytaliśmy przedszkolaków z przedszkola samorządowego nr 5 w Chrzanowie, za co kochają swoich dziadków i co chcieliby im życzyć. Kiedy jest Dzień Babci? 21 stycznia. Kiedy jest Dzień Dziadka? W poniedziałek z 2 stycznia. Za co kochasz dziadków? Że u nich śpię. Za to, że się ze mną ładnie bawią i różne rzeczy dla mnie robią. Że chodzą ze mną na spacery, że mi dużo kupują. Za zabawki i za spacer.
Za to sami kupili fajnego misia, ale ma ten, ucięty ten, ze mojego pieska usko. Za to, że się bardzo dużo bawimy i za mi dają bardzo dużo słodycy. Dużo czasu spędzasz z dziadkami? Bardzo dużo. Lubisz spędzać z nimi czas? Tak. Bawimy się autkami, robimy różne rzeczy, na przykład jakieś mieszanki, jakieś inne takie rzeczy. Babcia i dziadek potrafią rysować? Tak, potrafią. I uczą cię, jak rysować ładnie? Tak, w sumie ładnie. Babcia dobrze gotuje? Dobrze. Lubisz jeść obiad u babci? Tak. Jest jakieś ulubione ciasto babci, które lubisz najbardziej? Tak. Jakie to jest? Szarlotka. Rosół. Kto lepiej gotuje, babcia czy dziadek? Babcia. Przygotowałaś już jakiś prezent na ich święto? Tak. Co? Laurkę. Jeszcze nie wiem. Kwiatek. Drewienka i laurkę i serduszka. Drewienka to są takie bombki, co można zawiesić na choinkę. Raulkę jest mocny uścisk. Serduszko i podziękowania. Zaśpiewam, przytulę, potańcę i powiem wiersyk. Co chciałabyś życzyć swoim dziadkom? Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i żeby żyli bardzo długo. Dużo zdrówka i żeby dużo żyli. I dużo uśmiechu. Dużo masz już wnuczkę, babciu ukochana. Może ci pomagać z wieczora i rana. Dziadkowie to świetni fanowie. Jak napada śniegu i będzie ślisko, wybiorę się z nim albo na sanesi lub na lodowisko. Dziś na mego dziadka ciasto przygotuję, a potem go mocno, mocno ucałuję. Kocham moją babcię, kocham mego dziadka, ale jak im o tym powiedzieć? Może im zaśpiewam, wtedy będą wiedzieć. No wiedzieć ci podzieliłem swe serduszko. Na dwie części podzielone serce mam. Jedną część oddaję tobie, drogi dziadku, a tę drugą część dla ciebie, babciu, mam. Ponad 8 tysięcy kilometrów przepłynęli w minionym roku uczestnicy trzeciej już akcji Superpływak. Po raz trzeci kończymy akcję Superpływaka, edycję trzecią za rok 2023. Jesteśmy niezmiernie mili, że akcja jest kontynuowana, że uczestnicy nam się znajdują, nasi najczęściej stali bywalcy, klienci odwiedzają nasz basen praktycznie codziennie. O czym świadczy rekord ponad 8,5 tysiąca kilometrów przepłyniętych przez wszystkich uczestników, łącznie nagrodzonych 23 osoby. Ile osób w tym roku wzięło udział w całej akcji? W całej akcji wzięło udział ponad 30 uczestników, do mety dopłynęło 23. Czy to jest tak, że są osoby, które rokrocznie przystępują do tego wyzwania? Zgadza się, nasz zwycięzca ponad 1047 km jest kolejny raz zwycięzcą, stały nasz klient. W większości osoby nagrodzone to są nasi stali klienci, którzy rokrocznie przystępują do tej akcji. Dlaczego warto pływać? No bo jak to mówią, ruch to zdrowie. Nie? Jak się człowiek od najmłodszych lat ruszał, no to i na starość się ruszał. A jak ktoś wolał iść na piwo, no to dziś też tak boli. W poprzednich latach też takie wysokie wyniki, czy chciał pan w tym roku? Nie, bo to po prostu
Dopiero w tym roku mam ten multisport, dopiero od maja, to mogłem pływać dłużej, po te 90 minut. No a tak to jednak przydałyby się może jakieś wejściówki tańsze albo coś, to by i wynik był inny, bo wielu by pewnie się skusiło, nie? Jeszcze wyższy? No nie, no. Jakby mnie wypadł praktycznie cały styczeń, bo chorowałem. Była legionella, jeszcze przeziębie. No, 2 miesiące wypadły, także jakby zdrowie dopisało, żeby sobie 12 miesięcy pływać, to byłoby trochę więcej jeszcze. Ile kilometrów ci się udało w sumie przepłynąć w zeszłym roku? 653 kilometry. Czyli całkiem niezły wynik. Bardzo dobry wynik, bo nie dość, że zwycięstwo w swojej kategorii, to generalnie jesteś trzecia w klasyfikacji, czyli musiałaś dużo pływać. Tak, 6 razy w tygodniu po 2 treningi. Pływałaś głównie dlatego, że chodziłaś na treningi, czy dlatego, że lubisz pływać? Jak to wygląda? Lubię pływać i jeżdżę na zawody. Była satysfakcja, jak się okazało, ile tych kilometrów w sumie przepłynęłaś? Tak, duża. Akcja rozpoczyna się z reguły z początkiem roku, ale dołączyć można w każdym momencie, chociaż szanse wtedy chyba są mniejsze na to, żeby wygrać. Zgadza się. Limity, które mamy ustanowione, nie są łatwe. Najwyższa kategoria, czyli kategoria mega pływaka, to ponad 240 km do przepłynięcia. To jest dosyć sporo, to trzeba już troszeczkę pływać i chodzić dosyć cyklicznie na basen. Teraz, żeby wziąć udział w akcji, przychodził pan częściej? Jakiś miał pan wyznaczony pory? Jak to wyglądało? Codziennie rano na 6:30 po 3,5 kilometra. W sumie ile udało się przepłynąć? Tyle co ma Wisła. 1047. Trzeba pływać codziennie? No, żeby jakiś wynik był, to musi się codziennie, żeby się uzbierało tych kilometrów. Nie? Wyobraża sobie pan czasem właśnie pływając te kolejne długości, jakby to było płynąć właśnie w linii prostej, przepływając taką odległość? No, można się przekonać, biorąc udział w maratonach, nie? Myśli pan, że ci, którzy jeszcze nie spróbowali, powinni spróbować sprawdzić się, zacząć? Myślę, że każdy powinien się sprawdzić. Sobie przede wszystkim udowodnić, że jednak się coś jeszcze da radę, nie? Czy to starszy, czy młodszy. Nie? Wiadomo, każdy na swoją miarę. Nie? Pływanie jest czymś, co rzeczywiście wam sprawia jeszcze przyjemność, czy pływacie już tak bardziej dla sportu wyczynowo? Przyjemność w sumie dwa. Jeśli tak się zastanowić nad tym, to dwa. Czyli i sport, i przyjemność. Tak. Akcja Super Pływak, myślicie, że to dobry pomysł? Myślę, że dobry pomysł. Jak na razie to dużo... Nawet osób jest w nim, także jeśli uczestniczą, to dobry pomysł to jest. Pomaga to troszeczkę w tym, żeby sobie liczyć rzeczywiście, ile się pływa? Dla niektórych na pewno. A dla ciebie? Dlaczego pomyślałaś sobie, że warto się sprawdzić i wystartować w tej akcji? Pomyślałam sobie, że jeśli coś takiego w ogóle jest i istnieje, to czemu by nie? Warto spróbować. Z początkiem roku większość osób deklaruje chęć udziału w tej akcji? Zgadza się. Zapytuję już po podsumowaniu poprzedniej edycji, kiedy będzie kolejna. Również w tym roku mamy kolejne zapytania. Pewną modyfikację chcemy zrobić na kolejny rok, ale szczegóły wkrótce. Czyli na pewno Superpływak 2024 też będzie? Zgadza się, będzie. A jakie modyfikacje? Będzie akcja na pewno niecałoroczna. Troszeczkę krótsza i pewna modyfikacja, jeżeli chodzi o nagrodzenie na koniec. Chcemy to zmodyfikować tak, żeby troszeczkę zmobilizować naszych klientów do krótszego czasu, ale do większego wysiłku. Czyli warto śledzić wasze strony internetowe i obserwować, kiedy akcja tegoroczna ruszy. Może znajdą się debiutanci. Zgadza się, zapraszamy serdecznie na nasz basen w każdych warunkach i o każdej porze. I czas na zapowiedzi ciekawych wydarzeń w gminie Chrzanów. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. W ramach WOŚP odbędzie się wiele imprez. Start na sportowo już w czwartek 25 stycznia w hali sportowej w Chrzanowie. Od godziny 16 zagrają młodzi adepci piłki nożnej z chrzanowskich akademii. A o 18 oldboje Wisły Kraków zmierzą się z oldbojami Fabloku Chrzanów. Do Chrzanowa przyjadą m.in. Marcin Wasilewski, bracia Broszkowie, Arkadiusz Głowacki, a być może nawet Kuba Błaszczykowski. Będzie możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia czy licytacji sportowych gadżetów. Natomiast w sobotę koncerty w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie pod nazwą Akustycznie i nie tylko dla WOŚP. O 17 wystąpi Marzena Michalczyk-Tylek wraz z Michałem Noworytą i Jakubem Pałacarzem. O 17:40 zagra Paweł Storo-Storożyński, a o 18:15 Kasia i Artur Likus z Jarosławem Piotrowskim i Grzegorzem Zagórskim.
Tego samego dnia o 18 rozpocznie się dyskoteka w stylu lat 80. i 90. w Starej Kotłowni w Chrzanowie, również w ramach Wielkiej Orkiestry. A w niedzielę finał WOŚP. W tym dniu będzie m.in. krwiobus, marsz Nordic Walking czy strefa dziecka. A od 15 koncerty na Placu Tysiąclecia. Rozpoczną przedszkolaki, później zagrają Rastafajrant, Gabi Katzer, Zespół Ludzie i Bartas Szymoniak. Będzie także pokaz grupy operacyjnej Patriot. Natomiast 27 stycznia o godzinie 16 i 19 w sali teatralnej Moksir Chrzanów widzowie będą mogli obejrzeć The Strings, przezabawny spektakl komediowy o przyjaźni, życiowych zakrętach i miłości do muzyki. Niebanalne żarty, moc przyjaźni, grupa 5 mężczyzn, którzy spotkali się będąc na życiowym zakręcie. Bilety do kupienia na platformach sprzedażowych, szczegóły na stronie internetowej Moksir. Jest także propozycja dla sympatyków ruchu. Biblioteka zaprasza na warsztaty Bungee Fitness, które poprowadzi Gabriela Warzecha. Odbędą się one 20 stycznia o godzinie 11. Zapisać można się w dziale promocji głównej siedziby Książnicy. Ilość miejsc ograniczona. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zaprasza na kiermasz książek, przedmiotów kolekcjonerskich oraz płyt winylowych. Kiermasz odbędzie się 28 stycznia w godzinach między 9 a 15. Teraz sprawdźmy, jakie propozycje filmowe czekają w chrzanowskim kinie Sztuka. Już w najbliższą niedzielę, 21 stycznia, na ekranie chrzanowskiego kina emisja koncertu André Rieu Śnieżne Boże Narodzenie. Śnieżne Boże Narodzenie z André Rieu. Maestro zaprasza Cię na nowy świąteczny koncert. Zrób sobie i bliskim przepyszny prezent. I odbierzcie go razem w kinie. Posłuchajcie wspólnie kolęd i innych świątecznych przebojów. Śnieżne Boże Narodzenie z André Rieu. Po pierwsze, nie wierzę w wyobraźnię. Nie ma świata bajek. Wciąż do obejrzenia film w reżyserii Macieja Kawolskiego, Akademia Pana Kleksa. Kim pan jest poza tym, że jest sąsiadem z piętra? Dlaczego wszyscy dookoła gadają o tej akademii? Bez gwiazd. Witam w Akademii Pana Kleksa. Gdy ciemna moc. Wynoch! Widzę okręty, morską głębinę. Perły ukryte. Przecież wiesz, jak lubię dobre wejścia. Jeżeli pokonasz swój strach, to znajdziesz też odpowiedź. Mateusz popełnił błąd, ale w samoobronie. Ale ja nawet nie wiem, co to jest wyobraźnia. Tylko my możemy przerwać tę niepotrzebną wojnę. Tajemne przejścia. To wskaże ci drogę. Sezam uramy. A co jeśli ma pły? Dzielnych rycerzy, zaklęty czas. Teraz ja napiszę swoją bajkę. Weź mnie ze sobą. Jak być sobą? Kraśni, ponownie. To kabinet chorych sprzętów. Tylko zaśnij. Wydarzeń. Pan Zidgraszeń. Akademia Pana Kleksa. Tylko w kinach. Posłuchaj, potrzebuję pomocy. Mój Maciek się wpakował po uszy. U was to zdaje się rodzinne, nie? A trzecia propozycja to komedia Fuchs 2. Ładna to mało powiedziane. To gorzej. Uważaj na siebie. Lubię ludzi dowcipnych. Tata się wnerwił, a to jest jakiś psycho. To jest grzech. Jak ojciec kiedyś mu to powiedziałeś? Stres, chyba śmiech. Kochany, to nie jest tak, jak myślisz. Powiedziała mi, że jej tata jest biznesmen. No co ci miała powiedzieć? Nikt mi ojca nic nie będzie. Ty chyba nie wiesz, kim jest mój stary. Znaczy, jej stary. Nad stary. Wiem. A wiesz, co by go najbardziej zabolało? Kiedy go tuknął na kasę. Razem z nami. Co my teraz zrobimy taką? My? Zażądali
miliona dolarów. Powiedz mi, co o nim wiesz. Tak bym chciał, żebyś był mądrzejszy. Do kogo? Ode mnie. I to już wszystko w dzisiejszym programie Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Mogą nas Państwo oglądać na kanale YouTube i profilu Facebook, gdzie codziennie zamieszczamy najnowsze informacje. W sieci kablowej z nowymi informacjami pojawimy się jak zwykle w piątek o godzinie 17. W imieniu całej redakcji życzę Państwu ciepłego weekendu i do zobaczenia.